Dzień Wschodzi z Dziennikiem Wschodnim. Krzysztof Kod dzień dobry. Witamy w środę, 24 kwietnia. W tym tygodniu mamy Europejski Tydzień Szczepień. W związku z tym nasz dzisiejszy gość, Diana Matejek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skomplikowana nazwa, więc może będziemy używać krótszej typu SanePit, Myślę, powszechnie znana i akceptowana. Tak. Jak już mówiłem, Mamy Europejski Tydzień Szczepień i generalnie jest z tymi szczepieniami coraz gorzej. Ja wyczytałem takie statystyki: 80 tysięcy dzieci w Polsce nie zostało zaszczepionych, mimo że powinno i to jest o 100% więcej niż jeszcze 10 lat temu. Jest problem. Jest problem, obserwujemy duży wzrost tego braku szczepień u dzieci. Z roku na rok niestety te statystyki są coraz gorsze dla nas. No tutaj dużą pracę i wykonują lekarze, rodzinni, no też my jako inspekcja sanitarna, no ale niestety jest tak jest. No i jest źle po prostu tak. zaczynają jest się źle. pojawiać choroby, o których kiedyś mogliśmy tylko przeczytać w literaturze tak, że, kiedy, że były. Tak.. Y Przyzwyczailiśmy się do pewnego luksusu, że części chorób nie było, zostały wyeliminowane ze, ze społeczeństwa. Wynikało to głównie z tak zwanej populacy, populacyjnej odporności. Czyli wszyscy solidarnie postanowili się zaszczepić, ten poziom wyszczepialności był wysoki, przez co wyeliminowaliśmy niektóre choroby. Typu, na przykład y, odra, która teraz zaczyna się pojawiać y, w Polsce. Mamy dużo ogniska odry i zachorowalność na odrę w tym momencie od początku roku jest już wyższa niż w całym zeszłym roku. A jeszcze nie mamy półrocza. A jeszcze nie mamy półrocza, to samo dotyczy krztuśca. Więc zaczyna się robić dość niebezpiecznie. Bo nie wiem, no może ulegliśmy y, trochę takiej. Y, Złudzie, ułudzie może tak, bo skoro czegoś nie było, mówiło się, że tych chorób nie ma, to znaczy, że one zniknęły. One nie zniknęły, bo one w środowisku gdzieś tam sobie te bakterie czy wirusy y, krążyły, tylko atakowały nas, a my byliśmy odporni. A teraz widać, że coraz mniej dzieci jest odpornych, bo to akurat choroby głównie dzieci dotyczą. Tak, y, dzieci i osób starszych. To jest druga grupa, która jest szczególnie narażona na zachorowania, ale też na powikłania związane z tymi zachorowaniami. Y Powinniśmy też pamiętać o osobach, które z pewnych powodów, bardzo często względów medycznych, nie mogą się zaszczepić. I ta odporność populacyjna chroniła głównie te osoby. No niestety, przez to, że tego solidaryzmu jest coraz mniej, w związku ze szczepieniami oczywiście, to te osoby znajdują się w pewnym niebezpieczeństwie. No bo do tej pory było tak, że jak choroba nie krążyła gdzieś tam między ludźmi, bo, bo ludzie byli zaszczepieni to te osoby, które się nie mogły zaszczepić, były bezpieczne, bo nie miał ich kto zarazić. Tak, tak to uprośćmy. No, pamiętajmy też o tym, że obecnie y, świat i Polska to jest globalną wioską. Tak? Te migracje ludzi są bardzo duże. Y, obecnie wsiadamy w samolot, y, mija parę godzin i jesteśmy na drugim końcu świata. A stamtąd możemy przywlec choroby, których u nas nie ma, ale gdzieś tam jeszcze są. Tak, jak choćby polio, tak zwanego heinego Medina. My już nie pamiętamy tych osób, które były niepełnosprawne w związku z Rodzicieli przechorowaniem. O tym opowiadali, że kiedyś tak było, a potem. Kiedyś tak było! Tak, ale nie na całym świecie. Te choroby są, one istnieją, one krążą w środowisku. No i teraz bardzo łatwo jest je zawlec. Pamiętajmy o studentach, którzy do nas migrują z różnych części świata, no ale też głównie... No, ale nasi też jeżdżą w ramach Erasmusa czy, tak. czy innych programów też po całym świecie i no, potem wracają. Ale turystyka no, jest rozwijana i dzięki Bogu, że jest, no ale tutaj też musimy stawiać na bezpieczeństwo. Czyli paradoksalnie w czasach, kiedy wszystkie dzieci były szczepione, no wszystkie te, u których nie było przeciwwskazań, bo no nigdy nie było tak, że, że każde jedno dziecko było szczepione, mm -hmm. ale wtedy było bezpiecznie, bo tak za tak zwanej komuny przynajmniej ten ruch turystyczny, zagraniczny był ograniczony. Teraz tej bariery nie ma, a mniej się szczepimy, więc jakby zagrożenie jest dużo bardziej poważne. Im mniej się szczepimy, y Niestety też no to zaufanie do tych szczepień gdzieś tam kuleje. No i to niebezpieczeństwo tak naprawdę dla całej populacji jest. I myślę, że powinniśmy się nad tym mocno pochylić i jednak zmobilizować, szczególnie osoby, które gdzieś tam są, nie. No, no, powiem tak, no, no, są osoby wahające się, tak. Tak? bo w tym kierunku pani, tak. pani zmierza i, i przekonywania tych osób, które się wahają. Tak, chodzi o osoby wahające się głównie i tutaj musimy postawić na lekarza, któremu zaufamy. Niestety bez zaufania no, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę funkcjonować w żadnej dziedzinie, a już tym bardziej w dziedzinie ochrony zdrowia. I pamiętajmy, że szczepienia to jest profilaktyka. Profilaktyka jest zawsze najbezpieczniejsza, najbardziej skuteczna i najtańsza. No i na profilaktykę powinniśmy stawiać. No ale mieliśmy ostatnio pandemię, więc tutaj ujawniły się pewne ruchy, o których wszyscy wiemy, a których nawet jakby no nie chcę wymieniać tego słowa. Mhm. Ale, ale wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tę pandemię pokonaliśmy jednak mimo wszystko dzięki temu, że większość osób się wyszczepiło bo tak. to jakby przecieło ten krąg zachorowalności jak dużo osób umarło są statystyki światowe które po prostu są zatrważające no ale powiedzmy każda z tych chorób które w tej chwili znowu się odradzają wychodzą ona też może mogą też zmutować po prostu i wymknąć się spod kontroli Mogą. No też pamiętajmy, że są osoby bardziej wrażliwe na wszelkie powikłania i one będą przechodzić te choroby gorzej. Myślę, że pandemia. Na początku nauczyła nas tego, że jest potrzebny ten solidaryzm, ale później gdzieś tam zaczęły się rzeczywiście pojawiać tak zwani specjaliści od różnych rzeczy. E, e, no i tutaj bardzo ważne jest to, żeby szukać tych informacji na temat szczepień, ale i nie tylko z źródeł, które są wiarygodne. No właśnie, mamy internet i, i każdy po prostu szybki kciuk na telefonie i szuka, tylko że tak. trafia. Przeważnie te strony, które jakby nie są w tym zakresie rzetelne, to one są bardzo popularne wśród różnych tam ruchów na całym świecie i one w pierwszej kolejności nam się pokazują. A gdzie, no nie wiem, no ja z perspektywy rodzica czy w ogóle człowieka, gdzie ja mogę szukać takiej informacji, żebym wiedział, że tam jest y, prawda? Szukajmy przede wszystkim informacji, które wychodzą od specjalistów. To jest zawsze lekarz, to jest pielęgniarka, to jest przychodnia, a jeśli chodzi o strony internetowe, to są strony internetowe rządowe, tak, czyli z rozszerzeniem GOF, to są szczepienia info, strona PZH bardzo szeroka, która opisuje wszystkie szczepionki generalnie. Bardzo merytorycznie, bardzo szeroko można stamtąd wyciągnąć ogrom wiedzy. Czyli miejmy wiedzę, a nie karmmy się plotkami, po prostu, tak? Czy jakimiś domorosłymi filozofami. Tak, jedna pani drugiej pani przekazała, że tamtemu coś się stało po czymś, czy po tamtym. No, niestety nie jest to tak. Tutaj, tak jak mówiłam, ogromną rolę stawiajmy na to, żeby szukać e, takich e, informacji wiarygodnych. Skoro już szukamy, wątpimy, zastanawiamy się nad tym bezpieczeństwem tych szczepionek. To nawet dobrze, tak? to bo nawet jesteśmy dobrze, świadomi. Tak, tylko szukajmy w miejscach, które nie są atrakcyjne pod względem nazewnictwa i tych banerów, tylko szukajmy tam, gdzie ta wiedza jest szeroka profesjonalna gdzie możemy zawrzeć gdzie możemy znaleźć bardzo dużo informacji czyli szanowni państwo wiedza a nie klikbajty. tak to, to jest takie podstawowe rozróżnienie bo w internecie jest wszystko dużo dobrego ale też dużo bardzo złego. Czyli ja rozumiem, że ten tydzień to, to nie jest tak, że nagle byście chcieli wszystkich złapać, wszystkie dzieci niezaszczepione, czy wszystkich ludzi zaprowadzić ich do lekarzy. Tak szczepimy, tylko właśnie to jest ten tydzień, żeby uświadomić ludziom. Po tak. prostu, dlaczego to może być ważne, tak? I żeby świadomie podejmowali decyzje. To jest ten tydzień, żeby uzmysłowić ludziom bardziej niż to, co robimy na co dzień, że szczepienia są bardzo ważne. Tak jak mówiłam, profilaktyka, no, stawiajmy na profilaktykę. To jest. Bardzo bezpieczne, bardzo dające wymierne efekty. Ponadto yy, szczepienia to są jedne z najlepiej przebadanych produktów medycznych na całym świecie. Każda partia szczepionki musi być dokładnie taka sama jak ta poprzednia, więc każda jest badana. No jeżeli coś funkcjonuje, nie wiem, od 10, 20 czy 30 lat i e, nic złego się jakby nie wydarzyło, e, tak, to tak. znaczy, że raczej chyba powinno być bezpieczne. Ponadto bardzo łatwo podajemy dzieciom wszelkiej maści suplementy diety. Nie szukamy, nie sprawdzamy. W telewizji powiedzieli, że będzie dobre na to, ok, podajemy. A tutaj nagle, gdzie to są produkty medyczne, poparte wieloma badaniami, ogromną populacją już zaszczepioną. Rodzą się pewne wątpliwości i nie szukamy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, w miejscach, które są do tego e, merytorycznie przygotowane. Tylko te clickbaity, tak nas napędzają. I to jest e, bardzo ciekawe socjologicznie myślę, zjawisko, ale niestety też bardzo niebezpieczne dla zdrowia publicznego. Powiedzmy, wy możecie jakoś przymusić, e, no, jeśli ktoś uchyla się od zaszczepienia dziecka, bo jest tak zwany obowiązkowy kalendarz szczepień. Też to jakby przerabiałem, że jak przychodziła data szczepienia dziecka, to dzwonili z przychodni: tak. Halo, halo, proszę pana, szczepienie Szczepimy. na to, na to, wtedy i wtedy, tak? Proszę tak. przyjść. Więc jakby teoretycznie system działa, tak? Jest ten obowiązkowy system szczepień. A co zrobić, jak ktoś się uchyla? Teoretycznie system działa obowiązek szczepień jest obowiązkiem prawnym. Czyli my jesteśmy zobowiązani, tak samo jak lekarz jest zobowiązany zgłosić do inspekcji sanitarnej, że ktoś się uchyla. I wtedy rozpoczyna się bieg całej całego tutaj naszej pracy. Jeżeli to są osoby, które są na, na tym początku tej drogi, to zawsze w pierwszym momencie staramy się przekonać. Udaje się, czy przeważnie to już są tacy Zadeklarowani anty. W dużej części się udaje. To są bardzo dużo często osoby, które szukają po prostu, które nie wiedzą, które czują się zagubione w gąszczu tych informacji i rzeczywiście wystarczy porozmawiać na spokojnie, wytłumaczyć, wskazać te informacje. My też często przesyłamy takie pisma informacyjne, które rodzicom naświetlają problem. Czyli oni są po prostu zagubieni w tym jakby szumie informacyjnym, tak? Tak. Bardzo duża część osób to są osoby zagubione. W tym szumie informacyjnym i rzeczywiście na tych osobach nam bardzo zależy, i z tymi osobami też bardzo dobrze się pracuje. No Jest też grupa osób, które niestety nie dadzą się przekonać. Tutaj też bardzo się staramy, próbujemy. No i co wtedy, nie wiem, administracyjnie? Mandat jeden, tak. drugi, trzeci, piąty, o, jakieś orzeczenie sądu pod tytułem: Proszę zaszczepić dziecko? Jak ten system działa? Administracyjnie staramy się takiego rodzica, Przymusić do szczepienia dziecka. Na początku to jest taka niewielka opłata, gdzieś tam jest wezwany do tego, do tego obowiązku szczepień rodzic. Jeżeli nadal nie szczepi, no to wtedy już wkraczają grzywne. Tak? Grzywny są od 1000 do 10 tysięcy i one dotyczą jednego dziecka i jednego rodzica. Czyli jeżeli jest dwóch rodziców, jedno dziecko, no to jest dwa razy ta kwota. Także można sobie to pomnożyć. Bardzo często jest tak, że niestety dopiero ten mechanizm skłania rodziców do szczepień, no i to jest troszkę smutne, bo to jest niepotrzebne narażenie dzieciaków na niebezpieczeństwo zachorowania. No właśnie, Szanowni Państwo, no to obyśmy mieli takich przypadków jak najmniej tych najbardziej drastycznych. No... Tak to w życiu jest, że warto czasem coś przeczytać z wiarygodnego źródła i po prostu warto myśleć nad tym, co się robi, a przede wszystkim nie narażać swoich najbliższych na problemy. Bardzo dziękuję za wizytę o poranku. Bardzo dziękuję. Bądźmy zdrowi i tradycyjnie życzę wszystkim dobrego dnia.